Justyna opiekuje się w Wiedniu osobami starszymi. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak ta praca wygląda, jakie należy mieć kwalifikacje, no i jakim należy być człowiekiem, żeby ten zawód wykonywać dobrze. Serdecznie zapraszamy. Jak zrobisz kurs, zaczynasz pracę jako opiekun osób starszych, czy jesteś w stanie się utrzymać w Wiedniu? Jak najbardziej tak. Nie wiem, przygotowanie śniadania. Sprzątasz? Sprzątanie też, tak. Higiena, mycie. Wdzięczność tych ludzi, bo no, dla nas to jest nic, czy niewiele znaczące niektóre gesty, czy nawet dotyk, przytrzymanie za rękę, tak. Żeby nie przyjąć takiej właśnie postawy, że okej, ja jestem twoim sługą i rozkazuj, panie. To, co Justyna może ludzi interesować najbardziej, to czy jak zrobisz kurs, zaczynasz pracę jako opiekun osób starszych, czy jesteś w stanie się utrzymać w Wiedniu? Jak najbardziej tak. Tak? Jak dostajesz taką pierwszą pensję, pierwszą wypłatę i spokojnie możesz sobie sama wynająć na przykład kawalerkę albo coś mieszkać. Tak. Mam porównanie, jak pracowałam wcześniej na stacji benzynowej na pełen etat, no to dostawałam nawet mniej niż tutaj na 27 godzin. Naprawdę? Tak, no bo to wtedy, no okej, to było też parę lat temu, to było, nie wiem, jakieś tam 1300 powiedzmy. To nie pytam, ile teraz zarabiasz, ale pierwsza wypłata, ile to jest? To jest też zależne, czy ma się dzieci, czy nie, bo też jakieś tam są dodatki. Tak. Ale tak, no przynajmniej w Caritasie, nie wiem jak w innych instytucjach, ale w Caritasie nie zatrudniają na początku, zaraz po kursie, na więcej niż 27 godzin. I za te 27 godzin tygodniowo jest jakieś 1350 i jeżeli ma się dzieci, no to jeszcze więcej, powiedzmy, no około 50-60 euro na dziecko jeszcze jest dodatek. I to jest netto, na rękę? To jest na rękę, tak, tak. I do tego 13-14 pensja? Dokładnie, plus jeszcze jakieś tam świąteczne bonusy, jakieś gutszajny, no nie wiem, na przykład właśnie, i to też jest z dziećmi powiązane, właśnie ile dzieci się ma, to tyle z tych gutszajnów tam było, powiedzmy, na 80 euro do właśnie do tego, do billi, szparu i tak dalej. To fajnie, nie? No bardzo fajnie. Takie dodatki. Ja jeszcze tak dodam w ramach wyjaśnienia dla naszych widzów, że jesteśmy teraz u Justyny w mieszkaniu. Jest moja Walercia, są Justyny dzieci, więc te wszystkie hałasy i szmery wokół to są po prostu dzieci, które się radośnie bawią. Prawda? Tak. No ale tak poruszamy ten temat, który jest po prostu ważny dla wielu osób. Często dostaję zapytania odnośnie tej pracy, bo to jest taki popularny zawód za granicą, w krajach niemieckojęzycznych, opiekun osoby starszej. A jak to się stało, że pomyślałaś, że zrobisz kurs i zostaniesz takim opiekunem? Jak to się stało? To w sumie taka stara przyjaciółka mi to doradziła. Tak. Wtedy się dopiero dowiedziałam, że jest taki zawód, bo też jakoś się tym nie interesowałam. No ale właśnie wtedy zgłębiłam temat, co i jak. Na początku właśnie to jest może troszkę odstraszające, tym bardziej właśnie dla mam z dziećmi. Walercie, tutaj jestem, to iść dobrze. Bo wszędzie tam jest właśnie napisane, że jest Ausbildung, jest na pełen etat, ten kurs jest na pełen etat, 40 godzin tygodniowo. I właśnie tam już w ramach chyba od 6 do 18 czy jakoś tak, ale to nie jest do końca tak, że faktycznie ten kurs się zaczyna od 6, tylko jest teoria i jest praktyka, wiadomo, jest to podzielone i oni napisali to jako rama, no nie? Jako, tak, w jakich tak, ramach tak. Ten kurs się odbywa. Ale ja to przepraszam, ja to też potwierdzam, że mnie też próbowano odstraszyć, bo ja też sprawdzałam taki kurs i byłam na spotkaniu jednym, drugim i też jak ktoś tam usłyszał, dziewczyny były wtedy małe, rok po roku, w Wiedniu, to było pierwszy raz, Blanka miała niecały rok, Froni tam dwa z kawałkiem i jak usłyszeli, że ja mam dwójkę takich małych dzieci, to mnie od razu zapytali, ale ma pani kogoś do opieki nad tymi dziećmi, nie? Bo wie pani, bo to trzeba być dyspozycyjnym i tak naprawdę to im wcale nie pasowało to, żeby młoda matka... Wiem. Ja też
ale też wtedy się okombinowałam i tam im nas myślałam, że niby, wiesz, wszystko mam tip-top, tak, zaplanowane. Tak, to musisz odpowiedzieć, tak, mam opiekę, ktoś mi tutaj, jak w razie choroby czy czegoś, to zawsze mi ktoś pomoże, tak, prawda? Trzy osoby już są, wiesz, przygotowane. Tak, tak. A oni wtedy śpią spokojnie, a ty i tak sobie wiadomo, że radzisz sama, prawda? No właśnie, tak, tak, tak. Ale to jest myślę, do ogarnięcia. No, wiadomo, że trzeba, okej, tam o 8 się zaczyna faktycznie ten kurs i to już od kilku lat. No to o tej 8 trzeba już być. Ja i tak się tam nieraz często spóźniałam, bo musiałam właśnie wcześniej zawsze dzieci do przedszkola odwieźć. Ale jakoś mi głowy nie urwali i skończyłam ten kurs. Tak. A potem, także w sumie to ta teoria jest może taka najgorsza, w sensie, że trzeba punktualnie być i tak dalej. A z praktykami to już się można całkiem dogadać. Tak. Już w ośrodku. Gdzie... Ile teoria trwała, ile praktyka? Jak ja robiłam ten kurs, to wtedy było właśnie akurat co się ta korona zaczęła, więc to się troszkę przeciągnęło wszystko, bo to właśnie wtedy weszło to online i tak dalej. Ale teraz tak normalnie to cały kurs trwa 3,5 miesiąca. No i tak miesiąc, troszkę ponad miesiąc jest sama teoria, a reszta to są właśnie praktyki. Są praktyki w domu opieki i mobilne. Już u klientów. Czyli do domu ich jeździsz. Tak, wtedy. Tak, tak. A ile to kosztuje? Musisz to za to zapłacić, za ten kurs? W zależności. Jeżeli jest ktoś tutaj zameldowany w AMS-ie i dogada się w miarę, się, bo zapotrzebowanie jest. Tak, AMS to jest taki tutejszy jakby urząd pracy, można powiedzieć, prawda? Dokładnie. Tak. To oni właśnie to chętnie finansują. Chętnie to finansują, no bo jest zapotrzebowanie w tej branży. No, ale tak to kosztuje coś ponad 2000, coś ponad 2000 euro. No właśnie tutaj można dodać, że na początku kursu się podpisuje takie... Taka lojalka? Takie coś, że właśnie, że jeżeli ukończysz ten kurs pozytywnie, to deklarujesz się właśnie, że zostaniesz w firmie minimum 6 miesięcy, nie, 4 miesiące chyba. Teraz czyli chyba 4 miesiące. Dofinansowywane chyba z tego Caritasu? Czy z I z WAF-u też. Aha, z WAF-u, no. Okay. WAF i AMS i część też właśnie Caritas płaci. I jeżeli z jakichś tam powodów wcześniej albo nie wiem, od razu powiesz, po pierwszym tygodniu powiesz, że jednak nie, to nie twoja bajka, albo właśnie po tych 3 miesiącach, no to też jeszcze jest za krótko, no to trzeba zwracać koszta tego kursu, ale tylko tą część, którą płacił jakby Caritas. Okay. Czyli to jest jakieś 800 euro. Mm-hmm. Tak, ale no tak, żeby te 4 miesiące przynajmniej wytrzymać, żeby tego. No bo oni też inwestują w ciebie, no to jasne. Wiadomo, że oczekują też, że... Tak. A czy osoba, która przyjeżdża tutaj, no powiedzmy, że decyduje się zamieszkać w Wiedniu. Jestem zameldowana, nie pracowałam tutaj nigdy, idę do urzędu pracy i mogę dostać taki kurs, myślisz? Czy trzeba tutaj wcześniej pracować? Nie wiesz pewnie. Pracować myślę nie trzeba, wcześniej tylko chodzi o niemiecki. Tak, okej. Okay. I na jakim poziomie trzeba mieć? Oficjalnie B2, tak? Ale w praktyce to jest jedna wielka katastrofa, jak tu ludzie mówią, którzy robią ten kurs, którzy już nawet dali ten kurs. Co też nie jest takie dobre, no z jednej strony okej, okay, fajnie, bo ludzie mają pracę i przynajmniej jakoś tam ciągną, ale z drugiej strony no to dla tych podopiecznych, no to są starzy Austriacy, schorowani, jeszcze najczęściej mówią z dialektem wiedeńskim i tak dalej. No i ktoś, kto mówi na poziomie A1, A2, no to i on ma problemy, no i ale ten starszy człowiek też już... Frustracja. No dokładnie, no bo wiesz, powtarzać 10 tysięcy razy to samo. I chodzi tutaj przecież o choroby często. No właśnie. Tak, prawda? No dobra, tak, znamy się nie od wczoraj, nie od dzisiaj i ja wiem, że ty lubisz tą pracę. I często jak się spotykałyśmy, kiedy widziałam, że jesteś po dniu pracy, to byłaś zadowolona. Mimo, że ta praca jest trudna, prawda? Co musisz robić? Możesz powiedzieć jakby w ramach tej pracy, bo tam jest kilka takich sektorów, gdzie możesz jakby różne specjalizacje w ramach tej pracy. Co, jak wygląda twoja praca? Okej, no to moja praca wyglądała... I jak to się nazywało? Heimhilfe. Aha, okay. Heimhilfe, tak? Czyli tak. Mobile Heimhilfe. Bo czyli też taka można w ośrodku... pomoc... Domowa, prawda? Domowa, tak. No, ale to jest właśnie w kierunku właśnie osób starszych.
lub jakichś niepełnosprawnych, tak. Czy po wypadkach. Teraz też jest klient 20-latek, który próbował się zabić parę razy i też potrzebuje naszej pomocy. Jakieś tam właśnie przy kąpieli. No to właśnie tu już wchodzimy w zakres tych, powiedzmy, obowiązków i co tak. Tam trzeba robić. Czyli tak, no najpierw trzeba też troszkę mieć takiego ogólnego ogarnięcia w jednym, żeby znaleźć ten adres dany. Tak, bo jeździsz, Justyny praca polega na tym, że dostaje na dany dzień listę pacjentów, klientów, do których musi po prostu pojechać i załatwić ich sprawy. Dokładnie. I jest kilka osób każdego dnia do ogarnięcia. Tak, jak jest powiedzmy ta jedna zmiana jakby, czyli no zależy jak na ile godzin jesteś zatrudniony oczywiście. No ale to powiedzmy tak się i też zależy jak ktoś jest dyspozycyjny, czy ktoś ma dzieci, musi odprowadzić ich do szkoły, czy nie. Jeżeli nie, no to już od 6 niektórzy zaczynają. Jeżeli są jakieś tam obowiązki, no to od 8 czy od 9 też można się dogadać z biurem i dopiero troszkę później zaczynać. I tak, no i dostaje się powiedzmy z 4-5 klientów tak na daną jedną zmianę, tak? Są właśnie, można mieć tą przedpołudniową, popołudniową, albo, to czyli tą wieczorną, albo geteilt, czyli taką dzieloną. Dzieloną, tak. To wtedy jest właśnie rano, powiedzmy, z pięć godzin, potem z 2-3 godziny przerwy i potem znowu na wieczór znowu kilku tych klientów, tak? Tak. Czyli tak, czyli no taki normalny dzień, no to powiedzmy jest 4-5 klientów. I co robisz z nimi? Jedziesz do nich i co? Dzień dobry? Tak. głównie to jest tak, pomoc faktycznie w domu, czyli przygotowanie śniadania. Sprzątasz? Sprzątanie też, tak. Zakupy, doktor, apteka, załatwienia na zewnątrz. Jakieś umawianie czasem terminów. Higiena? Mycie? Tak, ale tak, no, ale to jest właśnie tylko unterstützung, czyli taka pomoc, że nie faktycznie, że my bierzemy tego człowieka i go myjemy. U niektórych to jest tylko to, że ty stoisz obok tej osoby, żeby ona się pewniej czuła, tak. Że jakby się poślizgnęła, no to żeby ją tam poratować. Czy właśnie też bardzo wielu klientów, to jest tylko, żeby właśnie miejsca, gdzie on sobie tam nie dostanie, no nie, plecy, tak. Czy stopy, tak. A tak to w miarę możliwości jeszcze robią to sami. Czy są jeszcze? To pacjenci leżący, także musisz na przykład zmieniać pampersy i takie tam rzeczy? Czasem się zdarza? Czasem się zdarza, ale bardzo sporadycznie, bo do tego to już jest właśnie ta druga jest, grupa, czyli flegi asystent. I raczej starają się, przynajmniej w biurze, w którym ja pracowałam, raczej starają się właśnie do takich przypadków przydzielać już tych flegi asystentów. Aczkolwiek my mieliśmy na przykład jedną taką panią, którą musieliśmy jako Heimhilfe, to było ponad 2-3 miesiące, gdzie właśnie faktycznie 3 razy dnia przychodziliśmy my i to należało jednak do naszych obowiązków właśnie zmienianie tych wszystkich pampersów. Tak? Podkładów? Podkładek, pampersów to tak nie używa się. Nie? A dlaczego? Bo to jest takie A jak to się używa? Się. A to ciekawe. A po polsku nie wiem, Schutzhose, Einlagen. Co was, ale pampersów się nie. A to ciekawe, właśnie muszę sobie sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, że po polsku też się nie używa tego. No nie, u nas to już na kursie było, że nie, to nie są Windeln, to nie są pampers, to są Einlage. A to wygląda inaczej rzeczywiście? Nie, ale to a żeby to takie, nie było takie żeby, taka ujma tak, dla nich, tak? Nie czekamy na idealne warunki, bo nigdy tego nie nagramy. Teraz mamy jeszcze więcej dzieci na stanie, więc. Czasem, jeżeli jest dużo osób chorych na przykład w firmie, właśnie tych flegi asystentów, to czasem jest tak, że wysyłają właśnie Heimhilfe, ale to właśnie pojedyncze przypadki. Einsätze. Zlecenia. Pojedyncze zlecenia, że właśnie, że trzeba ten intim flegę. Higiena intymna. Intymne takie. Tak. W którymś momencie powiedziałam, że ty zawsze byłaś zadowolona z twojej pracy. Co ta praca ci dawała? Co daje ci ta praca, bo teraz jesteś chwilowo nie pracujesz. Przepraszam, ale Walercja tam jest cholerykiem i ona musi czasem pokrzyczeć. Walercja, nie krzyczymy!
O. No. Się wyjaśniło. Córka Justyny, to nie, tym razem nie moja. Tak, komplet. Tak, co mi się podobało w tej pracy, co mi dawało takiego właśnie powera? No, najbardziej to właśnie mi się wydaje ta wdzięczność tych ludzi. Bo no, dla nas to jest nic, czy niewiele znaczące niektóre gesty, czy nawet dotyk, przytrzymanie za rękę, tak. A dla nich to jest przeżycie tygodnia i on, wiesz, oni będą to przeżywać przez tydzień i opowiadać, o, taka miła pani u mnie była i to, i tam. Naprawdę. I to jest całkiem, no, całkiem dla nas takie nic, a dla nich to już jest takie ważne. No i tak samo, no, oni są jakby nie było zdani na nas, mniej czy więcej. I większość przynajmniej z nich, z tych klientów naszych, no to właśnie są bardzo wdzięczni. I życzliwi, czyli czekają, że przyjdziesz, tak. Że to nie jest tylko taka pomoc, że podasz leki albo zamówisz jedzenie albo coś załatwić na mieście, tylko że przyjdziesz i po prostu fizycznie jesteś z tym człowiekiem, prawda? O to chodzi. Dotyk jest potrzebny człowiekowi do życia. Oczywiście. W tych ośrodkach tych pomocy, no to tam jeszcze bardziej to jest takie wyraźne. Jak, no, bo niektórzy to właśnie... Wielu niestety pracowników to tak, wiesz, pracują, bo to jest tylko praca i tyle. A niektórzy faktycznie, jak widać, że to z sercem robią, to ma mega. Ale ty masz energię. Serce właśnie do tej pracy i dla tych ludzi, prawda? I dlatego chyba ta praca tak ci się podoba. No właśnie, bo to, wiesz, w dwie strony działa. Nie? Jak ty dajesz coś dobrego, to też dostajesz. No i właśnie potem ta motywacja wzrasta. Czyli nie tylko pieniądze, że są w miarę okej na początek, ale trzeba mieć, żeby to robić dobrze, to trzeba... Być człowiekiem takim ciepłym, otwartym. Dokładnie. Empatycznym. Trochę, no. Tak. No, jak najbardziej. No i ludzie. I ludzie to widzą. Ludzie to widzą i doceniają. Mhm. A co jest trudnego w takiej pracy? Dla wielu język. Mhm. No bo właśnie ten wielu naszych klientów no to mówi właśnie z... Wiedeński? Tak, po wiedeńsku. Gwara wiedeńska. Dokładnie. To by było, tak, no niektórzy mają problemy z tym szukaniem adresów, to też jest trochę śmieszne, no bo w dzisiejszych czasach, no to już raczej dosyć, wiesz, Google Maps i idziesz, tak. Ale nie, dla niektórych to jest jeszcze jednak duży problem, żeby to znaleźć, bo tam też ma się mniej więcej 15 minut na dojazd od jednego do drugiego klienta. Czyli jest to też trochę takie stresujące, prawda, żeby zdążyć? Właśnie to też zależy, w których by cyrkach, bo jak ja byłam właśnie tutaj w inne becyjkę, to tutaj dosyć nie robią tego stresu, że o, jak na przykład 20 minut zabrała droga, to nikt tam nigdy nic nie powiedział. A znowu słyszałam w 10 becyrku, bo to jest też inne biuro, inny sztuczpunkt, no to tam jak jest troszkę ponad te 15 minut, co jest faktycznie przewidziane, no to oni już dzwonią i pytają się, co jest grane, czemu nie jesteś jeszcze u klienta. A wiesz, jakie 10 jest duży, tak, to przecież tam... To jest największy becyrk, gdyby był... Miastem to chyba byłby drugim albo trzecim miastem największym w Austrii. Bo. Tak, duży. No właśnie. No, także z tym dojazdem, no to tak. No i właśnie ten dojazd też jest płacony, także to też jest... No i jak w tym biurze, co ja byłam, no to było okej, okay, no bo nie było jakiegoś właśnie stresu z tym związanego. Bardziej stres jest, jeżeli chodzi właśnie o czas, od klientów, bo niektórzy właśnie, to jak oni mają, wiesz, już czekają, że o 10 przyjdzie pani ta i ta, tak. To oni już czekają pod drzwiami niemalże, żeby ta pani przyszła. No a jak ta pani, wiesz, nie wiem, w tramwaju jeszcze siedzi, korki, to, tamto, no to niestety czasem to nie da rady być punktualnym i to się przesuwa. No i oni już się też stresują, no bo to wiadomo. I czasem no to czemu tak późno? Albo to czasem też są jakieś zmiany z biura. I okej, my dostajemy tylko aktualizację, powiedzmy, na tą aplikację. Albo oni jakoś zamienią tych kolejności klientów i tak dalej, a nie informują klientów. No to potem też często jest właśnie tak, że nam się dostaje ta cała właśnie frustracja, że tak. O, dlaczego? A my, Boga Ducha winni... Nie za bardzo pracujecie. No właśnie, ale większość to rozumie. Pogadają, ponarzekają na biuro i jest temat zamknięty. Mhm. Ale tak, mówisz, Justyna, że jest duże zapotrzebowanie na osoby, takie, które pracują tak jak ty. Ale z czego to wynika? Bo
to są głównie starsi Austriacy. Dokładnie. Czyli, że co, rodziny się nimi nie opiekują? Tak już taki wątek poboczny. Myślisz, że to z tego wynika, czy to po prostu, czy nie mają rodzin tutaj na miejscu? To jest, głównie mi się wydaje, że to jest to, że właśnie te roczniki powojenne, no to właśnie teraz już są takie już, to są właśnie ci nasi klienci, tak. Że wtedy właśnie był strasznie duży wzrost tego przyludnienia, jak to się mówi? Wzrost demograficzny? Tak, wzrost demograficzny. I właśnie teraz jest no taka fala tych starszych ludzi. I to jest pierwszy aspekt. No ale to, co właśnie mówisz, że rodziny się nie opiekują, to jest drugi aspekt. I czasem to jest takie aż rażące. Okej, no co prawda już dzieci tych naszych podopiecznych to są, to też tak sobie dopiero uświadamiam, jak się wejdzie w to. Dzieci tych naszych podopiecznych, no to oni są tak w wieku 60, niektórzy nawet 70 lat. To niektórzy lat. Sami się źle czują, prawda? Dokładnie, tak. No to jest okej, okay, że no to no takich osób wiadomo nie oczekuje się, że oni jeszcze się będą zajmować rodzicami na przykład. Aczkolwiek ile jest takich rodzin, gdzie byłyby możliwości i nie wiem, na przykład mieszkają w jednym budynku, tak? Naprawdę? No ale mieszkanie mają powiedzmy w innej klatce, czy piętro wyżej, piętro niżej, a ta mama czy ten tato mieszkają sami w pustym mieszkaniu, biedni, nie mają do kogo się odezwać, no tylko są skazani właśnie na nas, skazani, czy czekają właśnie jak zbawienia, żeby przynajmniej porozmawiać z kimś tak, tak. Raz na dzień. Ale a chcesz powiedzieć, ja rozumiem, znaczy inaczej, rozumiem, że ta pomoc dla tych osób jest za darmo, że oni nie muszą dodatkowo płacić za opiekę. Wasi klienci nie płacą za waszą, że to jest państwo. Płacą, tak? Płacą. Płacą. Płacą, tylko to jest też zależne, to nie jest jedna stawka dla wszystkich, tylko to jest zależne od stopnia tego Pflegestufe. To jest też czasem właśnie takie rażące, że ta stara osoba mieszka w mieszkaniu, powiedzmy, w którym mieszkała już całe życie, czy powiedzmy pół tego życia i dlatego ona tam chce zostać i to rozumiem. Ale na przykład no, takie czteropokojowe mieszkanie, gdzieś tam właśnie centrum, wiesz, 8, 9 becyk, to jest takie moim zdaniem marnotrawstwo tego wiesz, tych metraży. No nie, to przecież nawet nie mówię, że nie mówię, że teraz prąd taki drogi, prawda? No właśnie. Ale przecież no, większość tam ma jakieś wnuki czy kogoś takiego, to przecież mogliby to jakoś, nie wiem, wnuczęta by sobie tutaj, wiesz, u nich mieszkali, przynajmniej by się mieli do kogo odezwać ci starzy ludzie, a wnuczęta by też zaoszczędziły na czynszu, na wszystkim. Ale jakieś to jest takie suche, te relacje wszystkie. Ich czasem to aż tak smutno. Tak, bo twoimi klientkami głównie są Austriaczki, Austriacy, prawda? Mm-hmm. Tak możesz powiedzieć? Tak, 96% spokojnie to są właśnie Austriacy. To jacy są starsi Austriacy? Jacy są starsi Austriacy? Dużo opowiadają. Dużo opowiadają, tak, to jest fajne. Jak ktoś, no, ja nie wiem, jakie to ma podejście, ale, ty chcesz ale słuchać, ja to lubię. Tak? Ja to lubię dużo właśnie z tych czasów wojennych i tak dalej. No to takie ciekawe rzeczy. No i samo to ich doświadczenia, no bo to jakby nie było, no 80-90 lat człowiek przeżył. No to oczy widziały, prawda? No właśnie, to już no taka mądrość życiowa, no nie? Z tego płynie. Czasem to u niektórych to po prostu by człowiek siedział i tylko i słuchał i ale chłonął. Ale ty też mówiłaś, że czasami te osoby chcą po prostu, żebyś tylko przyszła i posłuchała, prawda? No tak jak ta nasza jedna pani, 101 już ma skończone, ale w głowie całkiem, no wszystko kontaktuje, rozmawia, wiesz, jak ja z tobą. Jakie szczegóły potrafi sobie przypomnieć z dzieciństwa, no szok. No właśnie ona też, właśnie jej córka mieszka gdzieś powiedzmy na górze, no ale ona biedna, to nie ma do nikogo nie ma się do kogo odezwać przez cały dzień, dlatego zamówiły właśnie te Heimhilfe. No i to jest właśnie głównie po to, tam chyba raz w tygodniu się u niej robi zakupy, a tak to właśnie po to, żeby porozmawiać, żeby przyjść i godzinę usiąść i porozmawiać z nią. Mhm. Fajne to jest. Fajne. Z jednej strony to jest takie przykre, to o czym mówisz, a z drugiej strony dobrze, że są tacy ludzie jak ty i takie osoby, które chcą to robić z takim zaangażowaniem, żeby naprawdę dobrze też traktować tych ludzi. Zgadza się. Tu właśnie to jest też takiej
taka pułapka w tym zawodzie trochę, bo jeżeli jesteś w porządku i nie masz zamiaru komuś jakichś tam problemów przysparzać, no to jest super. I wiesz, jeżeli jesteś świadomy swoich obowiązków i faktycznie robisz to, co do ciebie należy, to jest okej. Ale jest też dużo ludzi, którzy właśnie na tym żerują, bo jakby nie było, no to jest taka praca samodzielna, że nic nie patrzy na ręce, poza tym klientem, powiedzmy, i też nie zawsze, ale nie ma szefa nad tobą, który mówi, a dlaczego to zrobiłeś tak czy tak? Z jednej strony to jest dobrze, ale z drugiej strony to niektórzy tego nadużywają i tak pracują, wiesz, na pół gwizdka. Polecałabyś tą pracę innym osobom? Tak, jak najbardziej tak, ale też jeszcze jedna uwaga. Nasza postawa jest bardzo ważna w tym zawodzie, jak pewnie w każdym, ale żeby nie przyjąć takiej właśnie postawy, że okej, ja jestem twoim sługą i rozkazuj panie, tylko żeby to właśnie pozostać na gleiche Augenhöhe, nie? Że na tej samej poziomie. Na tym samym poziomie. Że ty nie jesteś taką służącą, ty się nie czujesz jakbyś tam, że nie chcesz być takim popychadłem, o to chodzi. Dokładnie, tak? Dokładnie, bo to też ludzie wyczuwają i też to wykorzystują. No. I zarówno właśnie ci klienci, jak i współpracownicy. I potem wszystko co złe, to oni, wiesz, spychają na ciebie, albo to ona była, a ona i tak nigdy nic nie powie, na przykład nie potrafi się obronić i tak dalej, więc okej. Okay. Trzeba być asertywnym takim. Tak, to na pewno. I no i tak, no i uśmiech. Jest okej. Okay. Mm-hmm. Tak. A jeszcze takie pytanie, ta praca jest taka obciążająca psychicznie, że masz sporo stresu, także później musisz odreagować. Czujesz jakby takie obciążenie tym, że masz kontakt ze starszymi osobami, które często mają trudne przeżycia, którymi często ktoś z rodziny nie chce się opiekować. To jest tak, że to jest dla ciebie duży stres później po takim dniu pracy, że no to jednak są schorowane osoby, czasem sfrustrowane i tak dalej? Wiadomo, że w jakimś stopniu to dotyka człowieka, no bo jesteśmy ludźmi i jakieś, mimo tego dystansu, który staramy się zachować, no to niektóre rzeczy dotykają, jak nie wiem, jakieś, nie wiem, 40-latka, która już umiera na raka, dzieci niepełnoletnie i tak dalej. Wiadomo, że to jakoś dotyka człowieka, ale właśnie ważny jest ten dystans, ta granica, żeby zachować, żeby nie wpuszczać wszystkiego tak do siebie całkiem. Tylko, no niestety, no to jest nasza praca i całego świata nie uratujemy. Na tyle, na ile możemy, to uczymy go piękniejszym. Ale no, poza tym, to właśnie trzeba tą granicę jednak zachowywać. Taki dystans do tego, tak, prawda? Tak, tak. To wtedy jest okej. Wtedy jest okej. No dobrze. To bardzo dziękuję w takim razie. W końcu się udało to rozmawiać. Dziękuję i... No, może kiedyś jeszcze jakiś inny temat poruszymy, ale na ten moment. No dziękuję serdecznie, jeśli macie jakieś pytania w komentarzach, to zapraszam. Justyna czasami ogląda nasze filmy. Oczywiście. To może nawet czasem, no jak będą pytania, to wtedy też poproszę, żebyś odpowiedziała, albo zadzwonię do ciebie i zapytam i będziemy odpowiadać. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie przydatny dla tych osób, które myślą o takiej pracy w kontekście Wiednia czy Austrii. Myślę, że to jest ciekawa opcja. Jeśli ktoś jest takim człowiekiem stworzonym do pracy socjalnej, to jak słyszycie, ta praca jest taka w miarę czysta, trzeba być takim dobrze zorganizowanym, ale też można mieć z tej pracy dużo, dużo satysfakcji, dosyć stabilną sytuację, myślę, materialną w Wiedniu. Tak, jak najbardziej. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję.